Ok. Witam serdecznie Was, moi drodzy. Chcę się z Wami podzielić taką refleksją po ostatniej lekturze, jaką studiowałem, po ostatnich wykładach, jakich słuchałem. W pogoni za szczęściem. Zauważcie, ludzie cały czas biegną. Biegną, biegną i szukają szczęścia. Tak szczerze mówiąc, ta pogoń rzeczywiście jest za szczęściem, ale za szczęściem takim ułudnym. Bo mówimy sobie w ten sposób: jak osiągnę jakiś cel, wtedy będę szczęśliwy, skończę studia, będę szczęśliwy, zakocham się, będę szczęśliwy, ożenię się, będę szczęśliwy, zdam maturę, będę szczęśliwy, pójdę na emeryturę, będę szczęśliwy, albo jak umrę, to będę szczęśliwy po śmierci. I tak to się mieli w kółko. Powiem Wam, jak to wygląda z tą pogonią za szczęściem i gdzie to szczęście tak naprawdę jest. W takich prostych ludzkich słowach. Wszyscy biegniemy. Tak naprawdę nie ma człowieka tu i teraz. Można sobie to wypracować. Ja staram się to czynić i pracuję nad tym. I złapałem się też na tym, jak ja biegnę za szczęściem, które tak naprawdę gdzieś jest w oddali i nigdy nie jest ono osiągalne. Tyle razy miałem być szczęśliwy, tyle razy miałem być taki happy, jak osiągnę to, czy to. Osiągałem różne rzeczy, różne fajne sprawy, robiłem coś ciekawego, ale zawsze się łapałem na tym, że brakowało mi tego szczęścia, nie? Że to jest takie krótkotrwałe. Osiągasz coś, szczęście pryska, gonisz dalej. Z tym szczęściem to wygląda tak. Nie zatrzymujemy się, jesteśmy w pędzie, więc dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. A zauważyłem to na przykład w takich momentach, kiedy spaceruję. Idę przepiękną aleją, dookoła mnie przepiękne krajobrazy, dużo zieleni, piękna pogoda, jakieś strumyki, powiedzmy, nawet lasy, gdziekolwiek jestem, nad rzekami. I gdzieś tam umysłem błądzę, wybiegam w przyszłość, wracam w przeszłość, analizuję, planuję. I wiecie co? Posłuchałem kiedyś, wysłuchałem mądrego wykładu, aby się zatrzymać, skupić na danej chwili i zacząć ją przeżywać. Zacząć ją przeżywać taką, jaką ona jest. Spojrzeć dookoła siebie, spojrzeć na ten cud natury, na przepiękny zachód słońca, unieść głowę, spojrzeć na konary drzew, zatrzymać się i widzieć to w danej chwili. I wtedy wiecie co? Przez ten moment, przez te sekundy, przez te minuty nawet, kiedy zatrzymujemy się, wtedy jesteśmy szczęśliwi. Odkładając wszystkie sprawy na bok, absolutnie wszystkie. Plany, jakieś może lęki, jakieś wyobrażanie sobie dziwnej przyszłości, ból związany z przeszłością. Jeżeli po prostu jesteśmy, bo tak mało jest ludzi będących, ciągle są ludzie dokądś, jak to powiedział Ajahn Brahm, dobrze mówi Ajahn Brahm, ludzie dokądś idący. Tak mało jest tych ludzi będących, tu i teraz. Jeżeli rzeczywiście skupimy się na danej chwili, jeżeli będziemy powtarzać to każdego dnia, jeżeli będziemy pamiętali o tym, żeby odpocząć, dać temu komputerowi odpocząć, to wtedy zauważycie, że szczęścia nie trzeba szukać. Szczęście jest tuż przy nas. Ono może być w tym pomieszczeniu. Ono będzie na zewnątrz, na spacerze. Ono będzie w pracy. Ono będzie w tramwaju, w autobusie, w pociągu, na dworcu czy na ulicy. Ale po prostu bądźcie. Zacznijcie choćby po części. Nie kontrolować może do końca umysł, ale
jakby pobudzać w sobie te bardziej pozytywne emocje, by zacząć się uśmiechać do samego siebie i zbyt dużo nie zaśmiecać umysłu. Wtedy szczęście się pojawia. Bo każde szczęście, każdy cel, jaki osiągamy, on jest chwilowy i człowiek ma tendencję do tego, że znowu pędzi dalej. Pędzi, 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 pędzi. Zdasz jeden egzamin, zdajesz następny egzamin, zdasz następny egzamin, jeszcze jeden egzamin. I zawsze, zawsze coś jest do zrobienia. I nie zatrzymujemy się. Zatrzymajcie się. Zatrzymujcie się. Mówimy na to może medytacja. Niektórzy mówią uważność. A ja wam powiem, że to jest, żeby tutaj nie komplikować tego, że nie wchodzimy w jakieś medytacje, może bardziej uważność, ale ja wam powiem, odprężajcie umysł. Przestańcie zabrudzać umysł, zaśmiecać go myślami, zadręczać siebie niepotrzebnymi sprawami, które tak naprawdę nie mają żadnego sensu. One was po prostu zniewalają, niszczą, dręczą, męczą i tak naprawdę nigdy nie jesteście szczęśliwi. Nawet wtedy, kiedy się zakochacie. Bo jesteście rozdrażnieni, pobudzeni. Nawet wtedy, kiedy masz super pracę, kiedy zdasz kolejny egzamin. Nie, zawsze będziesz gdzieś tam nieszczęśliwy. Dopiero będziesz wtedy szczęśliwy, kiedy wyciszysz umysł. Kiedy go wyciszysz naturalnie. Nie skomplikowanymi sprawami, medytacjami godzinnymi. Nie, absolutnie. Wyciszać go w danej chwili. Przez sekundy, potem przez minuty. Na ile się nam da, w przerwach, w kolejkach. Wzbudzajcie w sobie te pozytywne emocje. To nie jest nic skomplikowanego. Po prostu trzeba zacząć się uśmiechać do samego siebie. Ja też się łapię na tym, że jestem bardzo smutnym człowiekiem, ale staram się. Pracuję nad sobą, pomimo mojego wieku, jak już też mam, bo zajmuję się tą pracą nad sobą już wiele lat, ale z każdym rokiem jakby rozumiem coraz więcej, coraz lepiej. I widzę, że jednak prawdy, które kiedyś znałem, prawdy na przykład o tym szczęściu, o którym dzisiaj mówię, że ono jest tu i teraz, znałem je, ale tego nie praktykowałem również. I dziś obserwuję ludzi i wiem, że to, co znałem kiedyś, mogę wprowadzać w życie dziś i wprowadzam. Wprowadzam to bardzo skutecznie. To mi pomaga. Gdyby nie to, nie ta uważność, nie ten spokój wewnętrzny, który staram się wypracować, albo który po prostu osiągam poprzez wyciszenie się, takie wewnętrzne, konkretnie takie psychiczne, to na pewno byłoby o wiele trudniej. Łatwiej jest znosić problemy, łatwiej jest znosić porażki, upadki. Wtedy, jeżeli spojrzymy na to wszystko z innej perspektywy, a najbardziej z tej perspektywy wyciszenia, umysł odpoczywa, jest lżej. To na tyle, żeby nie robić takiego masła maślanego, ale po prostu starajcie się czasami po prostu być. Bądźcie przez moment w danej chwili. Rozejrzyjcie się dookoła. Ja często powtarzałem to niektórym osobom, nawet komuś z rodziny, że zatrzymaj się na danej chwili. Popatrz na drzewa. Popatrz dookoła, gdzie jesteś. Popatrz nie tylko na drzewa, ale na budynki, na wszystko. Zauważ to, bo tak naprawdę idziemy i niczego nie widzimy. Niczego. Nie widzimy żadnego piękna otoczenia, nic. Dlatego też często są nawet wypadki, bo ludzie nawet w czasie jazdy samochodem myślą, analizują, męczą się, zadręczają się. A ja na przykład robię coś takiego, że jazda, a na przykład samochodem, gdzie trzeba dużo koncentracji, koncentruję się na jeździe, ale ona jest też dla mnie relaksem, odpoczynkiem. Jadę przed siebie, a czasami nawet bez celu, dla przyjemności. Mówię tu o jeździe samochodem. Również możemy spacerować w podobny sposób. Możemy siedzieć, możemy leżeć, odpoczywając w ten sposób, wyciszać umysł, a nie leżeć, niby że odpoczywamy, ale cały czas myślimy. Cały czas nadajemy ten smutny ton, ten dramatyczny ton, to napięcie, to spięcie, gdzie po prostu nigdy tak naprawdę nie tylko nie jesteśmy. Nie? A chodzi o to, żeby tylko być. Wiadomo, musimy się zajmować czymś na co dzień, musimy pracować, działać, ale chodzi mi o te chwile wolne, te chwile, które potrafimy wyłapać w różnych miejscach, znaczy możemy je wyłapać w różnych miejscach i poczuć się szczęśliwym w danym momencie. Nie, że szczęście będzie za rok, za 2 lata czy po śmierci. Nie,
Ono jest tu i teraz. I o tym pamiętajcie. O tym ja Wam przypominam, bo ja to praktykuję i zaczynam to odczuwać i często to czuję, że lepiej mi z tym, jak koncentruję się na tym, co jest wokół mnie teraz, niż będąc, powiedzmy, w tym pomieszczeniu i miałbym zamknąć oczy i usilnie myśleć o problemach, o jakiś tam, o przeszłości cały czas, przyszłości, czy że za chwilę jeszcze muszę coś zrobić. W tej chwili też koncentruję się tylko i wyłącznie na tym przekazie dla Was i nie zaśmiecam sobie umysłu niczym więcej. Jestem ja i Wy. Hej, klikajcie i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam bardzo. Robert.